Dzień dobry, drodzy widzowie! W tym odcinku gramy w realistyczne bitwy pancerne. Proszę o lajka, subskrypcję i zapraszam do oglądania. Jedziemy, dobro. Powiedz, że mamy ZSSR. Nie, Francja. Dobra, przynajmniej M51 z przebiciem pancerza 4 z 500 mm czy 400. Nie będą nam przeszkadzać. Powiedz, że jest przynajmniej 38-centymetrowy szturm Moser. I do oddziału nie należy. No, oczywiście. Fertit, centymetr szturm Moser. Jak zastanawiam się, gdzie jest ten szturm Moser. Gdzie on zniknął ten... O, tam jest. 380 mm lub 38 cm. Szturm Moser. T1C i T1-2. Szturm Moser. Szturm Tiger. Moser. Szturm Moser. Nienawidzę kampiarzy, ale ja nie kampię. Przejmę punkt B i tam będę załatwiał sobie pozycję defensywną. To nie kampa, to po prostu pozycja taktyczna. O! Izraelskie WCM 4-2. Ciekawe. Ale co trzeba? Tutaj by była fajna pozycja taktyczna, by naszych przeciwników z pleców zajechać. To by była taka fajna kampa. Bingo! Ale tam nie... Ale to nie powinno mnie zniszczyć. Oceniamy. To 44 czwartej rangi. To tego nie powinno przebić. Tego nie powinno przebić w ogóle. Jak... Moim zdaniem to nie... To jest trochę bez sensu. Jak te Niemcy są tak słabe. Czemu oni są tak słabe? Czemu? One są tak słabe. Oni nic nie mogą normalnie zrobić, że są tak słabe. Czemu USA jest taki OP? Czemu Niemcy są tak słabe? Właśnie się pytam. No dobrze, że nie są OP, ale nie powinni, ale już ZSSR jest OP, no i yeah. To sensu nie ma. Niemiec